Fotografia jest z nami od zawsze. Nie ma dziś na świecie osoby, która pamięta czasy, kiedy jej nie było. A można powiedzieć, że ewoluuje ona razem z historią całego naszego gatunku. Już nasi najdalsi przodkowie mogli obserwować projekcje na ścianach jaskiń, które stworzyły się między kamieniami przez padające do środka światło. Później malarze wykorzystywali kamerę obskurę, soczewki lustrzane i szklane, a w 1839 roku zostaje ogłoszony wynalazek dagerotypii. W 1888 na rynek wprowadzony pierwszy aparat skrzynkowy. Press the button, we'll do the rest, mówi reklama. To moment, w którym fotografia staje się zjawiskiem społecznym. Później fotografia cyfrowa, media społecznościowe, smartfony. A teraz sztuczna inteligencja. Przez cały ten czas fotografia ewoluuje. Ewoluuje także jej rozumienie. Możliwe, że za 100 lat nasi potomkowie będą ją rozumieć zupełnie inaczej. I może to właśnie dzięki sztucznej inteligencji. Zapraszam na film. Mamy lipiec 2023 roku. To bardzo ważne, żeby to powiedzieć, ponieważ materiały na temat szybko rozwijających się technologii równie szybko stają się nieaktualne. Dziś generatywna sztuczna inteligencja, taka jak na przykład Midjourney, potrafi tworzyć obrazy fotorealistyczne, nieodróżnialne od fotografii. Istnieją już pierwsze agencje marketingowe, które korzystają tylko i wyłącznie z takich obrazów. Istnieją już pierwsze postfotograficzne zestawy dokumentalne, takie jak na przykład jak 90 mil Michaela Christophera Browna. A w internecie toczy się debata, czy sztuczna inteligencja zastąpi fotografię, czy może jest tylko i wyłącznie narzędziem, które będzie funkcjonować obok. W końcu wszyscy doskonale wiemy, co to jest fotografia. Każdy z nas widział kiedyś zdjęcie, prawda? Moim zdaniem popularnym definicjom fotografii wiele umyka. A to nie uwzględniają one obrazów tworzonych metodami fotograficznymi, ale na przykład bez użycia aparatu fotograficznego. A to nie uwzględniają one obrazów rejestrowanych poza spektrum światła widzialnego, a mających ewidentne cechy obrazu fotograficznego, takie jak na przykład zdjęcie czarnej dziury w centrum naszej galaktyki, które zostało zarejestrowane za pomocą fal radiowych. Moim zdaniem najlepszą definicją fotografii jest definicja, która została sformułowana przez profesora Stefana Wojneckiego, która mówi o tym, że fotografią jest obraz utworzony z czynników danych a priori. Ciekawostką jest to, że o ile mi wiadomo, profesor Wojnecki dopuszczał również, że danymi a priori mogłyby się stać piksele bądź wektory. Oznaczałoby to, że zdjęciem może być także screenshot z rzeczywistości wirtualnej. Rozważania te są o tyle aktualne, że dziś poważnie traktuje się hipotezę symulacji. Mówił o tym Elon Musk, a podstawy naukowe to opublikowany przez Nicka Bostroma artykuł, który formułuje hipotezę symulacji we współczesnej wersji. Link do artykułu, a także do filmu nagranego przez profesora Davida Kippinga na kanale Cool World Lab będzie w opisie tego filmu. Biorąc to wszystko pod uwagę, należałoby zadać sobie pytanie, czy mamy się rzeczywiście ograniczać tylko i wyłącznie do tej rzeczywistości, którą jesteśmy w stanie dotknąć, czy może rzeczywiście dopuścić definicję fotografii również do rzeczywistości wirtualnej, tak jak wynikałoby z sugestii profesora Wojneckiego. Niezależnie od tego, jak abstrakcyjne wydaje nam się zaproponowane rozumienie fotografii, myślę, że wszyscy moglibyśmy zgodzić się co do tego, że obraz fotograficzny można opisać pewnymi cechami. Jedną z nich byłoby właśnie to, że jest on zarejestrowaną projekcją wycinka rzeczywistości. Innymi słowy,
oglądając zdjęcie, ufamy, że to, co widzimy, rzeczywiście istniało w czasie naświetlania przed obiektywem aparatu. Innymi takimi cechami mogłyby być cechy związane z samą technologią rejestracji obrazu, tak jak na przykład jego holistyczność. To jest to, że obraz, który został zarejestrowany, jest jakby w całości, nie jesteśmy w stanie wyabstrahować od tła jakiegoś konkretnego elementu. Wszystkie będą oświetlone dokładnie zgodnie ze światłem, jakie zostało użyte w trakcie fotografowania, bądź jakie zostało zauważone i zarejestrowane. Inną tego typu cechą byłaby płynność czasu rejestracji, czyli fakt tego, że jesteśmy w stanie zdjęcie poruszyć w celach kreatywnych, bądź w celach podkreślenia ruchu, podkreślenia dynamiki obrazu. Kadrowanie również jest jednym z takich elementów, które fotografia jako pierwsza ekstensywnie używa w swojej semantyce. Mając to wszystko na uwadze, sformułowałem pewną ankietę, która została dystrybuowana przeze mnie pomiędzy studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz słuchaczy i pedagogów Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego we Wrześni oraz ogólnie w internecie. W ankiecie wzięło udział 308 respondentów, a odpowiadali oni na pytania, które miały za zadanie sprawdzić, czy użycie tych cech natywnych w obrazie wygenerowanym może wpływać na jego rozumienie jako fotografii i odwrotnie, czy i w jakich sytuacjach fotografia może być rozumiana jako obraz sztuczny. Ważnym dla dalszych rozważań jest zrozumienie tego, w jaki sposób takie algorytmy jak Midjourney w ogóle generują swoje obrazy. Otóż nazywamy je w ogóle sztuczną inteligencją, dlatego że w pewnym sensie potrafią one rozwiązywać postawione przed nimi problemy. I w tym wypadku na podstawie, możemy chyba tak powiedzieć, skojarzeń z danymi, którymi zostały nakarmione, a dla algorytmów, które mają generować obrazy, są to oczywiście inne obrazy, w tym fotografie. Takie obrazy są w odpowiedni sposób opisane, a algorytm ma za zadanie zinterpretowanie promptu, czyli komendy słownej, która jest komendy tekstowej, która jest wpisywana do niego, i wygenerowanie syntezy obrazów, którymi został wcześniej nakarmiony. I tak generalnie powstają tego typu, nie chcę powiedzieć zdjęcia, bo to jest zdecydowanie nadużycie, ale właśnie dlatego przez cały czas posługuję się pojęciem obrazu. W samej ankiecie istotne było tak naprawdę 5 pytań. Pytań było łącznie 7, dwa pierwsze miały za zadanie odpowiednie określenie i spozycjonowanie grupy odbiorców, natomiast następne dotyczyły już zdecydowanie rozpoznawalności obrazów. I pierwszy zestaw to były 3 fotografie i zostało do nich zadane pytanie, który według Ciebie z przedstawionych obrazów został poddany retuszowi. I chodziło tutaj o to, żebym wiedział, czy w danej grupie odbiorców rozumie się w taki tradycyjny sposób obraz sztuczny. A to znaczy, w większości przypadków obraz usztuczniony to jest obraz, który jest mocno wyretuszowany. Taki, powiedzmy, bajkowy, lalkowy, na cerze modelki najlepiej jest to widoczne. I tak oczywiście odpowiedzi potwierdzały tego typu przypuszczenie. Większość odpowiedzi dotyczyła obrazu B, niektóre dotyczyły obrazu A, mniejszość obrazu C. Następny zestaw, jak najbardziej fotografii, został opisany pytaniem, który według Ciebie z przedstawionych obrazów został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Odpowiedź, jak już zasugerowałem wcześniej, brzmi, że żaden. Natomiast większość odbiorców wybrała odpowiedź B, czyli chodziło o fotografię, która jest najbardziej wyretuszowana. Tutaj ta konkretna to jest dokładnie ta sama fotografia, która jest fotografią A, tylko tyle, że właśnie została ona
poddane głębokiemu retuszowi z użyciem techniki separacji częstotliwości. Obraz C natomiast jest obrazem, który jest fotografią analogową, a skan tej fotografii nie był poddawany nawet jakiemuś wielkiemu retuszowi. Zostały na nim wszelkiego typu puszki, proszki, fafołki, tak, a nawet pierścienie Newtona. Ciekawostką może być to, że istniała grupa odpowiedzi, która wskazywała na to, że która mówiła, że obraz C może być obrazem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Zapewne jest to związane z możliwością skojarzenia takich cech wizualnych z jakimś rodzajem filtra, na przykład takiego używanego na Instagramie. Następny zestaw, tym razem już obrazów tylko i wyłącznie wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, to obrazy przedstawiające samochód wyścigowy. Chodziło mi tutaj o przedstawienie obrazu, który zostałby wygenerowany tak, jakby to było zdjęcie wykonane w technice panoramowania, panningu, czyli w taki sposób, aby sama wyścigówka była ostra, natomiast tło zostało w odpowiedni sposób porozmywane. Dobrałem te obrazy tak, aby w pewnym sensie stopniować ich błędy wizualne. Dla przykładu obraz C. Na obrazie C są dwa słońca. Na obrazie A brakuje połowy odbicia samochodu w mokrej nawierzchni, a także, jeżeli się dobrze przyjrzycie, wszelkiego typu teksty na samym samochodzie wyścigowym są dość dziwne, nie przedstawiają żadnych liter, tylko raczej jakieś właśnie połamańce. Natomiast na obrazie B mam światła samochodu, są takie same po lewej i po prawej stronie, a powinny być symetryczne. I tutaj stopniowanie tych cech sprawiło, że rzeczywiście większość osób odpowiadało, że obrazem, że fotografią może być obraz B, bo takie też zostało zadane pytanie, który według Ciebie z przedstawionych obrazów jest fotografią? Poprawną odpowiedzią oczywiście było, że żaden, natomiast spora ilość respondentów odpowiadała właśnie, tak jak wspomniałem, że może to być obraz B. Kolejne pytanie dotyczyło również techniki panningu, również właśnie tej płynności czasu rejestracji, ale również chciałem zestawić obraz wygenerowany ze zdjęciem analogowym. I tutaj powtórzono pytanie, który według Ciebie z przedstawionych obrazów jest fotografią. Jedyna fotografia w tym zestawie to obraz B. Jest to fotografia wykonana aparatem małoobrazkowym, aparatem analogowym. Natomiast obraz A i obraz C są obrazami wygenerowanymi. I ostatni, myślę, że jeden z najciekawszych tutaj zestawów, to jest zestaw, w którym przedstawiłem trzy obrazy psa rasy Entlebucher. Dwa z nich są obrazami wygenerowanymi, jeden z nich jest rzeczywiście fotografią i od razu mówię, że to jest mój pies, Fabisie Guinness, i to jest obraz C. Ciekawostką jest to, że większość osób wskazywała, że fotografią jest obraz B, a nie C. Oznaczałoby to, że mimo tego, że obraz C jest fotografią, jest na tyle podobny, ma na tyle sztuczne cechy, że nie jest on w żaden sposób wyróżniony spośród całej tej trójki. Mimo tego, że jeżeli się przyjrzycie dokładnie, obraz A ma bardzo sztuczną sierść, a obraz B ma taki problem, że sam pies robi wrażenie jakby trochę wklejonego, bo jego sierść, czernie na jego sierści są jakby w zupełnie innym zestawie jasności niż samo tło. Dlaczego tak się stało? Dlaczego obraz C mógł zostać w ogóle pomylony z obrazem A i B? Otóż udało mi się Guinnessa sfotografować w warunkach studyjnych. Usiadł przed aparatem,
a ja w odpowiedni sposób go oświetliłem dwoma softboxami w oświetleniu kontrowym, a także trzecim źródłem światła bezpośrednio z aparatu, które miało za zadanie to wypełnić, i zdjęcie zostało wykonane na czarnym tle. Można by chyba wyciągnąć wniosek, że tego typu nietypowe, powiedzmy dla codziennego doświadczenia, oświetlenie mogło sprawić, że ten obraz nie wygląda w sposób naturalny dla osoby, która nie zajmuje się fotografią. I stąd możliwe, że właśnie w taki sposób ten obraz był interpretowany. Z przeprowadzonych ankiet można wyciągnąć parę bardzo ciekawych wniosków. Najprostsze z nich to oczywiście te, których się tak naprawdę spodziewaliśmy, czyli to, że odbiorcy prawdopodobnie traktują obrazy, które są zbyt mocno wyretuszowane, czyli te, które mają idealne przejścia tonalne, jako sztuczne, jako te, które są po prostu kojarzone ze światem cyfrowym. Możliwe, że przeszły przez Photoshopa, a możliwe, że zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Chciałbym tutaj jednak zwrócić uwagę na to, że w całej ankiecie zdarzyła się również fotografia analogowa, która nieretuszowana, nawet nieczyszczona z puszków, fafołów i brudów, została przez część odbiorców zrozumiana jako obraz wygenerowany. Tak więc możliwe, że tu nie chodzi o płynność przejść tonalnych, o brak faktury, ale możliwe, że chodzi po prostu o cechy, które w taki, a nie inny sposób kojarzymy. Możliwe, że te właśnie zostały skojarzone z filtrem na Instagramie. Innym wnioskiem, który można wyciągnąć, to jest to, że zastosowanie cech natywnych fotografii w obrazie generowanym, tak jak miało to miejsce przy samochodzie wyścigowym, i może wpływać na jego rozumienie jako obrazu fotograficznego. Czyli stosowanie tych cech, które kojarzymy z fotografią w obrazie sztucznym, podwyższa jego fotorealistyczność. Inną rzeczą jest to, że cechy, z którymi nie mamy w fotografii na co dzień do czynienia, które mogą sprawiać, że dany obraz jest dość nietypowy, a jednak zarejestrowany w sposób fotograficzny, może przez to być rozumiany jako obraz sztuczny. Przykładem jest fotografia psa w ostatnim pytaniu. Ale może to też dotyczyć fotografii dokumentalnej. Wyobraźcie sobie zdjęcie, które pokazuje bardzo nietypową scenę. Scenę, która mogłaby się wydarzyć raz na milion razy. A jednak jest to fotografia. I taka też mogłaby być zrozumiana jako obraz sztuczny, wygenerowany. Myślę też, że warto zwrócić uwagę na fakt tego, że sztuczna inteligencja może w przyszłości stać się częścią fotografii. Otóż jej możliwości związane z tym, że ona generuje obrazy na podstawie znanych sobie wcześniej innych obrazów, może wpłynąć na to, że cechy, które nie mogą być zarejestrowane na fotografii ze względu na to, że jest to płaska projekcja, a nie trójwymiarowy obraz, mogą być przez sztuczną inteligencję w przyszłości uzupełniane. Dzięki temu sfotografowany obiekt może być na przykład odwrócony. Wyobraźcie sobie też taką sytuację, że dana scena, dane wydarzenie zostało zarejestrowane z paru źródeł. Z aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, z kamery CCTV, a wszystko zostało osadzone we wcześniej sfotografowanej, zarejestrowanej rzeczywistości Google Maps albo Street View. A sztuczna inteligencja na podstawie znanych sobie danych będzie w stanie uzupełnić wszystkie brakujące elementy, tworząc obraz trójwymiarowy, w którym to tylko i wyłącznie od użytkownika będzie zależało, pod jakim kątem i z jakiego miejsca będzie oglądał daną scenę. W pewnym sensie będziemy mieli do czynienia z obrazem bardziej zbliżonym ku obrazowi obiektywnemu. Może to kiedyś będzie traktowane jako punkt, w którym fotografia doszła do swojej perfekcji. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj.
Do zobaczenia.